Dzisiaj Polska jest podzielona pogodowo na dwie połowy. Na wschodzie mamy jeszcze pogodę typową dla zimy, a na zachodzie powoli czuć wiosnę. Od rana w wielu miejscach mamy bezchmurne niebo. No i dzisiaj będzie też tam zdecydowanie cieplej, bo do 9-8 stopni mają pokazać termometry w Poznaniu i w Szczecinie. Także na ziemi lubuskiej bardzo ciepło, w Zielonej Górze do 9, w Gorzowie do 8 stopni. Natomiast im dalej na wschód, tym więcej chmur i niższe wartości na termometrach. To będzie w najcieplejszym momencie dnia, to będą maksymalnie 3 stopnie w Suwałkach i w Rzeszowie, 4 stopnie na Lubelszczyźnie, na Górnym Śląsku i w Małopolsce, a maksymalnie do 6 stopni wzrośnie temperatura dzisiaj w Łodzi i w Warszawie. Do tego na wschodzie i w centrum będą pojawiać się wciąż opady, to będzie nie tylko śnieg, ale też deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Po południu deszczu spodziewamy się głównie od Łodzi po Warszawę i Lublin, a także w Katowicach. Natomiast na krańcach południowo-wschodnich będą raczej dominowały opady mieszane, a sam śnieg popruszy na Podlasiu, w obszarach podgórskich i oczywiście w górach. Ciśnienie dzisiaj zacznie rosnąć, 1002 hektopaskale na barometrach w popołudniu w Warszawie, a wiatr słaby i umiarkowany, wciąż północno-zachodni. Jutro w całym kraju zrobi się delikatnie cieplej. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni w regionach wschodnich przez 7-8 w głębi kraju do maksymalnie 9 stopni na Pomorzu. Strefa z pogodnym niebem przesunie się nieco bardziej na wschód, więc jutro na słońce liczymy w centrum, ale też na Mazowszu, na Lubelszczyźnie oraz od Pomorza Gdańskiego po Suwalszczyznę. Natomiast na zachodzie i na południu zacznie się chmurzyć. To będą chmury od ciepłego frontu atmosferycznego. One nie przyniosą nam wielu opadów. Te opady będą raczej słabe. To będzie słaby deszcz, słaba mrzawka, ale mają się pojawiać właśnie w ciągu dnia od województwa lubuskiego po Wielkopolskę, Śląsk i Małopolskę. W górach popruszy w dalszym ciągu śnieg. Na barometrach 1007 hektopaskali ciśnienie w dalszym ciągu będzie rosło, a wiatr zacznie delikatnie zmieniać swój kierunek na zachodni, co oznacza, że w kolejnych dniach będzie do nas płynąć jeszcze cieplejsze powietrze. I tak w środę termometry na zachodzie kraju mają pokazać już nawet 11 stopni. Takiej temperatury spodziewamy się na nizinie szczecińskiej, a także na Dolnym Śląsku. W głębi kraju to będzie już 9 stopni i nawet na wschodzie wysokie wartości na termometrach, maksymalnie 7 stopni przy bardzo słonecznym, pogodnym niebie. Właśnie przy naszej wschodniej granicy, natomiast nad resztą Polski spodziewamy się większego zachmurzenia. Miejscami w pasie od Warszawy po Łódź, Katowice, Kraków mogą się pojawiać opady deszczu. W górach będą to wciąż opady śniegu. Przypominamy jednak, że poranki wciąż są bardzo zimne, z mrozem. Miejscami też pojawią się mgły, więc na drogach wciąż trudne warunki do jazdy. Do zobaczenia.